Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. Witamy w programie Stan Futbolu. Każda sobota, ale dzisiaj wyjątkowo akurat niedziela. Rozmawiamy o aktualnych wydarzeniach w polskim futbolu. Dzisiaj przede wszystkim o meczu z Łotwą, ale też meczu, który za nami, w ważnym zwycięstwie w Wiedniu z Austrią. Moimi gośćmi będą Michał Probierz. Dzień dobry. Andrzej Iwan. Dzień dobry, witam. Radosław Matusiak. Dzień dobry. Oraz Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. Panowie, tak się dziwnie składa, że znamy już skład na mecz z Łotwą. Nie jest on oficjalnie podany, no ale coś tam wróbelki ćwierkają. No i wiemy, że w bramce zagra Szczęsny. W obronie zagramy znowu czwórką oczywiście, czyli to będzie na środku obrony Pazdan z Glikiem, po bokach Kędziora oraz Reca. Pomoc bez zmian, czyli Grosicki, Zieliński na skrzydłach, w środku Krychowiak oraz Klich. I w ataku nowy duet reprezentacji Polski, czyli Lewandowski, Piątek. Michał, to jest zaskoczenie jakieś dla ciebie, czy wszystko jest pod kontrolą? Akurat tutaj wiadomo, że jeżeli chodzi o choroby dwóch zawodników, to nie mogą zagrać, bo nie może zagrać Bereszyński i Bednarek, to akurat o tym się mówiło i tu na pewno jakieś zmiany trener zrobił, ale najbardziej mnie osobiście cieszy to, że Piątek gra i to z Lewandowskim, bo to może być teraz taka ocena z słabszym przeciwnikiem, jak oni mogą współpracować, a pokazali te pół godziny meczu w Austrii, że bardzo dobrze to potrafią zrobić i cieszę się, że taki mecz będzie. Mhm. Tak się składa, że Michał zna Piątka, a Radosław zna Cavaniego. Z tego jest znany. Podoba ci się ten duet, Piątek-Lewandowski? Znaczy, podoba, nie podoba. Myślę, że w tej chwili nie stać nas na marnowanie takiego potencjału, jaki mamy w ataku. Piątek strzający 20 bramek w lidze włoskiej, plus Lewandowski strzający tyle samo co roku w Bundeslidze, albo więcej. Więc trzeba im dać szansę grać razem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że na pewno nie będzie gorzej, może być tylko lepiej. A ty ze zdumieniem obserwujesz, co robi Piątek w lidze włoskiej? Sam wiesz, jaka to jest liga, trudna. To by się nie udało jej podbić, mówiąc. Na pewno, nawet dzisiaj przed programem miałem okazję trenera zapytać o to, czy ten zawodnik rzeczywiście tak prezentował się, żeby w tej chwili grać na takim poziomie i w taki sposób, jak gra. Trener potwierdził, że miał możliwości i tylko szacunek dla tego zawodnika. Mhm. Wojtek, ciebie na pewno cieszy pomoc bez zmian, bo po ostatnim meczu przejechałeś się strasznie po Zielińskim, co wywołało niesamowite kontrowersje w internecie, to znaczy większość ludzi macie za wariata. No i dobrze, no i wiesz, umówmy się, że przecież jak Pogba za czasów Mourinho w Manchester United kosztujący 100 milionów, pan 100 milionów euro grał piach, no to wszyscy mówili, że Pogba się nie nadaje, a Mourinho się nadaje, a okazuje się, że Mourinho wyrzucili, a Pogba po wyrzuceniu Mourinho gra w piłkę. Jeżeli Zielińskiego ktoś wycenia w Polsce na 100 milionów euro, no i ma przejść do Liverpoolu już od Mistrzostwa Europy, które się odbyły 3 lata temu, a Liverpool gra dalej bez Zielińskiego, za 100 milionów euro nigdzie nie przeszedł. No i ja wymagam tak, jeżeli ktoś jest szacowany na 100 milionów euro, ja sobie wymagam, żeby tak, zagrał jedną prostopadłą piłkę. Nie jest to jakieś większe wymaganie, nie? Bo mi się wydaje, że w polskiej ekstraklasie znajdę Wdowiak zagra ze 3 w każdym meczu. Chyba do przeciwnika. Nie, ale też nie. I do swojego też. Stworzy więcej sytuacji, strzeli bramkę, asystę zagra, a nie... Wszystko to Wdowiak zrobi? Więc w polskiej ekstraklasie mówię. A Michał chciałby, żeby to była prawda. Ja oceniam zawodników z perspektywy, jakich szacuje rynek i mam jakieś wymagania. Nie mam wymagań do reprezentacji, dajmy na to Argentyny poza Messim, bo widzę, jaka ta reprezentacja w dzisiejszych czasach jest i jak grała z Wenezuelą, też widziałem, bo tam połowa drużyny się nie nadaje. Ale wymagam od zawodników. Od Lewandowskiego też wymagam. No nie będziemy cały czas mówić, słuchajcie, dzisiaj z Łotwą, jak dzisiaj Zieliński zagra mi 3 asysty, strzeli bramkę, to powiem brawo. Tylko że z Austrią jego nie widziałem na boisku. I tak samo jak ja widziałem Piątka, który wszedł i zrobił rewolucję,
rewolucję, bo tak to trzeba nazwać, no bo wszedł i raz, że strzelił, dwa, że miał jeszcze jedną sytuację. Asystę do Grosika jeszcze. Ale nie, no miał wszystko, miał naprawdę zrobił rewolucję w drużynie. Ja wymagam tych zawodników, co by nie mówić, no to chyba troszeczkę więcej, a nie tylko to, że fajnie, że ktoś cię wycenia na 100 milionów, a ty nie potrafisz w polskiej reprezentacji zagrać na poziomie 100 milionów. Przypomnijmy, że po tym meczu reprezentacji ty dałeś notę Zielińskiemu 2, Andrzej dał notę 3, ja dałem notę 4. Wszystkie w miarę niskie, natomiast jak nasi pozostali goście dzisiaj przy stole by to widzieli. Ja tutaj jestem to, co mówi Wojtek. No, akurat ja Zielińskiego też oglądam, bo lubię też oglądać Ligę Włoską i on w klubie rzeczywiście zdecydowanie inaczej gra i gra lepiej. I to nie jest, że to są inni zawodnicy, tylko ma swobodę większą i zagrywa. No tutaj my podniecaliśmy się dwoma podaniami. Jedno, które zabrał, fantastycznie przyjął piłkę i wyprowadził dwóch zawodników jednym przejęciem, minął i zagrał, ale niecelnie. I drugie zagranie prostopadłe w ostatniej minucie pierwszej połowy. Fakt, że brał parę razy tą piłkę, ale to na pewno nie był taki zawodnik, jakim był w klubie. I ja uważam, że od niego trzeba zdecydowanie więcej wymagać. I to na pewno, co do Wdowiaka, to jest typowe, jeżeli chodzi o naszych polskich piłkarzy. No połowy już nie ma, tak? Ci, którzy lepiej grali. Ja zawsze słyszę, jakby Wdowiak strzelał bramki, no to on by w Krakowie grał lepiej. No jakby on strzelał bramki, to w Krakowie już by dawno nie grał, bo już by dawno grał na zachodzie. No dzisiaj zauważcie, panowie, no kto kopnie lepiej piłkę, to jego już nie ma. No oni go wykupują, kogo chcą i jak chcą w każdy sposób. To jest nasz problem, że my nie umiemy utrzymać piłkarzy, nawet tych takich już nie dobrych, tylko nawet średnich, którzy gdzieś rokują jakieś i to jest nasz problem naszej piłki, że tu zaczyna się coraz więcej. To jest tak jak z właścicielami, że teraz coraz większy problem mają ci właściciele nawet z tym, żeby inwestować w niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o szkolenie, o to, bo jak my mamy, chcemy nawet zbudować jakiś zespół, to za chwilę już przebierają nogami wszyscy, bo chcą wyjechać. No, no ale z tego jest czysty pieniądz. Z jednej strony tak, z drugiej nie do końca, bo co z tego, że ten pieniądz, a ty musisz ciągle budować na nowo. I to jest, no ciągle masz budowę, tak, że jeżeli ciągle zmieniasz teraz, my na przykład popatrzmy, no dzisiaj już jest 3-4 piłkarzy, których już jest wykupionych, którzy odejdą w lato, to ta liga znowu nie będzie miała następnych takich. Taki Walukiewicz, który powinien grać jeszcze 3-4 lata w polskiej lidze, Żurkowski, który powinien grać w polskiej lidze, żeby właśnie dla nich też ludzie przychodzą, Jagiełło, no to tych chłopaków już nie ma. Także jak popatrzymy na to, to tu my też zastanawiamy się, jak to rozwiązać, w jaki sposób to zrobić. I tutaj na przykład tu trochę odszedłem od tego meczu, ale na przykład tu z profesorem Filipiakiem też mamy jakąś taką strategię, żeby to właśnie zmienić i tutaj też to jest głębsza analiza do naszej polskiej piłki. Powinniśmy się właśnie zastanowić, jak zrobić, żeby utrzymać tych większość piłkarzy w naszej lidze. I to nie tylko pieniędzmi, ale też właśnie tym rozwojem. I tu jest rozmawialiśmy... Rolą naszej ligi jest dostarczanie piłkarzy dzisiaj półproduktów do lig zachodnich. Ale tego oficjalnie nikt nie powie, bo oficjalnie wszyscy chcą od razu awansu. No dzisiaj popatrzmy, nawet prosty przykład, kiedyś śmiali się ze mnie, jak zawsze mówiłem, pocałunek śmierci. No ja to powiedziałem w zupełnie innym kontekście, mi się to bardzo często wypomina. Zawodnicy, którzy jak zespół, który awansuje do Ligi Europejskiej, praktycznie nie ma wolnego. No bo będzie już za 2 tygodnie musiał się przygotowywać, 2 tygodnie było przerwy w zimę i ma razem 4 tygodnie. Z Krzyśkiem Piątkiem bardzo taki ciekawy temat jeden miałem, bo byłem sam ciekawy, jak on na przykład zniósł to i się przeniósł do tej Ligi Włoskiej i rozmawialiśmy o treningach, o tym, że to podobnie większość wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie, ale miał 1,5 miesiąca prawie wakacji. I to jest bardzo istotne, że on się mógł w pełni zregenerować, żeby później dalej grać. I to tego nam też brakuje w dużej mierze. Ale Michał, ty jako prowadzący Piątka miałeś tą możliwość, że namówiłeś go do tego, żeby jeszcze w Polsce rok ten pograł. Jemu to pomogło. A jemu to bardzo pomogło. Ja właśnie dlatego, że niektórzy od razu, bo menadżer go namówi, jednego, drugiego, lećmy i tego i za chwilę, za rok, jak ci się nie powiedzie, to wrócisz. No ty żeś go namówił, on rok strzelał, wszyscy mówili, no tak, Piątek nastrzelał tych bramek, ale połowę z karnych. Tak było, tak, w Krakowie, że on tam strzelał mnóstwo skarnych, ale okazało się, że ten rok mu pomógł, bo on później jak pojechał, to już był przygotowany nie na karne, tylko na Ligę Włoską bez karnych. Tu jest jedna rzecz, która bardzo ważna. Ja akurat zawsze zawodnikom mówię, że bo ze mną jest bardzo łatwa praca z tymi, którzy chcą. I jak tak z perspektywy czasu, przez te 12 lat, które pracuję dzisiaj w Ekstraklasie i większość zawodników, która wyjeżdżała i pracowała ze mną na przykład jakiś okres czasu, to nie ma z tym problemów, bo czy Świdecki, który wyjechał, czy Góralski, czy Frankowski teraz do MLS-u, czy Piątek i tak można tych zawodników wymieniać. No też są, wiadomo, Drągowski, który nie bronił, bo wyjechał bardzo młodo, ale to ta grupa zawodników jest przygotowana na jakimś
poziomie, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne. Trenujemy bardzo ciężko, nie zawsze to wszystkim pasuje, bo to jest normalne. Ale jest to, że ci zawodnicy spokojnie jadą i nie mają z tym problemów. I to jest też kwestia takie jak z Piątkiem, że ja z nim rozmawiałem bardzo dużo i sam mu powiedziałem, mówię i uważam, że to w klubie, bo to nie jest tylko moja rola, żeby to już była sprawa jasna, bo to jest całego klubu, który dobrze funkcjonował i sam go przekonał do tego, żeby został. I on pokazał, że można zrobić takie planowanie kariery piłkarza. I to myślę, że nie każdego da się też namówić. To jest kwestia podejścia, charakteru zawodnika. Na przykład ja pamiętam swój przypadek, jak miałem tą ofertę wtedy, no nie tylko z Włoch. To i tata przecież powtarzał mi też, i trener Lęczyk, że może poczekać jeszcze te pół roku lepiej, czy nawet jeszcze rok pokazać w polskiej lidze. Ja byłem tak napalony na ten wyjazd, bałem się, że jakaś kontuzji, że może mogę nie mieć drugiej szansy, więc... Zawsze jest tak, że zawodnik posłucha i rzeczywiście tutaj wyszło na dobre, a w moim przypadku może niekoniecznie. No tak, słynny przypadek Marka Citki, tak? Poczekał z wyjazdem i nie wyjechał tam, gdzie chciał. Tak. Fajnie, moim zdaniem, ten mecz zaczął się potoczył o tyle, że ten duet Lewandowski-Piątek urodził się w taki sposób naturalny. To znaczy, Piątek sobie to miejsce wywalczył w składzie. To nie jest tak, że ktoś na niego postawił od początku eliminacji, tylko on wszedł i powiedział: panowie, to jest moje miejsce na boisku, od teraz ja tu rządzę. I dzisiaj wychodzi na boisko razem z Lewandowskim. Milik już musi niestety... To jest fajna historia z tym Piątkiem, pomijając fakt ten sportowy cały. I przeczytałem gdzieś na Twitterze, że jakaś mama powiedziała, że przy jakiejś okazji jakiś tam gierek dzieciaku, że teraz wszyscy chcą być Piątkiem, a już co dziesiąty tylko Lewandowskim. To jest taka anegdotka, że rzeczywiście no, chłopak faktycznie znikąd tak naprawdę może powiedzieć, że urodził się dopiero piłkarsko niedawno, a już jest taką gwiazdą. Mhm. No, to jest niesamowite, nie? Bo przecież jak patrzymy na te mecze jesienne, on w pierwszym meczu wyszedł, strzelił gola, później w trzech meczach nie dostał nawet szansy nawet na minutę. Mhm. Chociaż był w trzech. To był tak październik, w pierwszym zagrał, strzelił, w drugim nie zagrał. W listopadzie przyjechał, nawet minut nie pomachał mu rawy. To było zastanawiające. I teraz wychodzi znowu z ławki i tak patrzą... Chyba można powiedzieć nawet, że miał pod górkę u Jerzego Brzęczka. Tak. I cały czas musi coś udowadniać, co nie bardzo mi to pasuje, bo wiesz, dzisiaj ja tak z perspektywy tego meczu z Austrią tak sobie patrzę. On nic nie musi udowadniać, bo my na ławce rezerwowych mamy lepszego snajpera, który niż z Ligi Włoskiej, niż ten, co wyszedł, czyli mamy Piątka na ławce, a Milik grał od początku, to raz. I często się mówi tak, Zbigniew Boniek też mówi, spokojnie, jeszcze nie awansowaliśmy, jeszcze to tego. Ja mówię tak, no ale z jednej strony my wystawiamy, u nas z ławki wchodzi gościu, który z Ronaldo walczy o koronę króla strzelców w Lidze Włoskiej, a u nich wchodzi 37 czy 6-letni Janko, który nie mieści się w Lugano szwajcarskim. No i mamy przegrać eliminację. Ja pytam, a na jakiej zasadzie? Co ten Janko, no widzieliście, co zrobił z Polską, tak? Miał do pustaka, no to 7 metrów obok bramki z głowy. No tylko, że kwestia jest tego, czym mogą nas przestraszyć rywale. Mi się wydaje, że tutaj nie ma co... oczywiście wszyscy mówią, spokój. Ja mówię, nie, my już żeśmy awansowali. Dla mnie niespodzianką w tych eliminacjach będzie niestrzelenie, znaczy nie wygranie wszystkich meczów, nie zdobycie 30 punktów i na przykład nie nawalenie 20 bramek, bo dzisiaj ja tak myślę, że tak 4-5-0 to tak na spokoju, bo wychodzi Lewandowski Piątek. I Piątek dzisiaj może na przykład strzelić więcej bramek od Lewandowskiego, chociaż... Lewandowski blisko rok już bez gola w reprezentacji. Myślę, ale dzisiaj się musi przełamać. Tak. Dzisiaj jest taki mecz, no rzut karny pewnie, nie? I coś tak w tym stylu. Tu jeszcze wracając, to Piątek bardzo fajne słowa powiedział, że skład reprezentacji polskiej powinien się zacząć od lewego. I on bardzo to dobrze zrobił, bo wie, zna swoje miejsce, wie też, jaka jest hierarchia. A druga sprawa to wywalczenie. To na pewno no, każdy trener też się zastanawia i nawet tak czasami gdzieś tam, jak rozmawiamy w kuluarach, to nawet człowiek się zastanawia, jakby to wyglądało, jakby grało trzech, tak? Jakby grał Milik, Piątek i Lewandowski. A wyobrażasz sobie to jako trener? Jako trener? Na pewno uważam, że można by to było zrobić, ale trzeba by mieć bardzo dobrych środkowych pomocników wtedy, którzy by bardzo dużo byli nabiegani, bardzo dobrze nabiegani, którzy by to uzupełniali i na dzień dzisiejszy, ale uważam, że nie mamy takich, żeby tak grać i to jest akurat moje zdanie, tak? To ciężko by było każdemu trenerowi, ale na przykład z jakimś naprawdę słabszym przeciwnikiem, czy w jakimś meczu towarzyskim,
to jest spokojnie, można to spróbować, bo to nic nie kosztuje i czasami te mecze, u nas bardzo często jest taka fala krytyki później za mecze towarzyskie, że ktoś kogoś próbuje, że ktoś, no bo to są takie mecze właśnie, że jako trenerzy można coś spróbować, a no, siła ofensywna wtedy byłaby nieprawdopodobna, bo nie ma co ukrywać, że jeżeli jeden czy na przykład Piątek grał na pół lewej, Milik na pół lewej, na pół prawej i schodzącą z lewą czy prawą nogą do środka, to mogło być to jakieś rozwiązanie, ale to na pewno każdy trener ma gdzieś swoje pomysły. I tutaj na pewno trener Brzęczek wie jak to zrobić i tam mówię, w żaden sposób nie doradzam, tylko tutaj rozmawiamy, żeby tak no, po prostu luźno. To, co martwi wielu kibiców, to jest zestawienie linii pomocy, to znaczy, tak jak zapoznałem się z komentarzami, ten skład Polski wrzuciłem na Twittera, to osoba Krychowiaka wywołuje duże dyskusje. Wydawało się, że ten mecz z Łotwą będzie dobrym momentem, żeby sprawdzić Szymona Żurkowskiego. Natomiast z tego, co słyszymy, no to Szymon znowu dzisiaj nie wystąpi. Nawet pewnie nie wejdzie z ławki rezerwowych, więc... No nie ma go podobno na ławce rezerwowych w ogóle, także to na pewno. No to jest też takie no, kwestia trenera, który chce mieć pewność i daje na tych zawodników zaufanych, ale ja ciągle mówię, że gdzieś tam trzeba zaryzykować, jeżeli chodzi o takiego Żurkowskiego. No, dla mnie to jest piłkarz, który już dawno powinien gdzieś dostać szansę, wydaje mi się, w pierwszej reprezentacji, bo akurat tego chłopaka obserwuję i naprawdę robi postęp i szkoda, że wyjeżdża. Kiedy, jak nie dzisiaj. Szkoda, że wyjeżdża za granicę i to na pewno dla naszej ligi też jest duże osłabienie. No ale jaką pewność mamy z Krychowiakiem tak naprawdę, z takim Krychowiakiem, jakiego oglądamy. No to jest mecz idealny właśnie, żeby kogoś sprawdzić i no, można gdzieś w jurach towarzyskiego meczu rozpatrywać. No, bo jesteśmy pewniakiem na 100% i można było, no taki wariat jak choćby Reca, no ja się cieszę z tego powodu, że w końcu lewy obrońca będzie grał na lewej stronie. Mnie troszeczkę szkoda, no bo taka przerwa reprezentacyjna, która pozwoliłaby Żurkowskiemu zagrać sobie mecze towarzyskie w kadrze Czesława Michniewicza, który się przygotowuje do Mistrzostw Europy. Gościu dwa razy posiedzi na trybunach. Nie wiem, w sumie on spędzi tyle samo czasu na trybunach, co pewnie ty, Michał, który dzisiaj się wybiera na pole na mecz, ty pewnie tak, wszyscy... Radek wychodzi zawsze przed końcem. No ale no wiesz, posiedzimy tyle samo co Żurkowski, nie? Tylko że chodziło o to, że my już nie gramy w piłkę na poważnie, a Żurkowski gra i te dwa mecze posiedzieć na trybunach. Wiesz, fajnie, no, ja byłem na stadionie w Wiedniu na trybunach, jeszcze jak w Polsacie byłem i fajnie się siedzi. Na Narodowym też byłem na trybunach niejednokrotnie i też fajnie siedzi. Wojtek, tutaj przepraszam, że ci przerwę, ale tu się jedną rzecz ci przerwę, żeby była Ale ja mam wątpliwości, bo jeżeli powołujemy 28, nie chcemy mu dać nawet szans na wejście na 20 minut z meczu z Łotwą, z najgorszym chyba dziadem naszej grupy, bo ja tak to będę określał, z Tarasowcem na prawej pomocy w ostatnim meczu, a wiemy o tym doskonale, jak Tarasow zarządzał obroną Śląska-Wrocław w polskiej ekstraklasie. Jak ktoś nie ogląda, to nie chce obejrzeć Śląsk-Wrocław z Tarasowcem. Lepiej nie. No lepiej nie, też tak uważam. I dzisiaj ten Żurkowski stracił 2 tygodnie, bo tak, ani z klubem nie trenował, z polską reprezentacją nie potrenował, pamiętajmy, pierwszy mecz w czwartek, ale cały czas zagrał Czesia z Serbią, no to prawdopodobnie, bo ma wrócić chyba tam i tam ma grać mecz. Jeśli tu nie zagra, ma dojechać. Ale Wojtek, jedna jest rzecz o... Nie, ale ma dojechać, ale to nie lepiej, żeby już pojechał i zagrał. No, tak, ale to tak, tu pobył i co, czego on się nauczył? Mi się wydaje, że niczego się nauczył. Z tego, co słyszymy, to jeszcze się nie odezwał na tym zgrupowaniu. No nie, no to tak, ale... Bo często się mówi, że jak pojedzie zawodnik... Słuchajcie, ja pojechałem kiedyś na pierwszą reprezentację i obejrzałem 2 mecze z trybun. To było z Anglią i z Irlandią. Kadencja Andrzeja Strelała, bo złapałem je, miałem chorobę. Myślicie, że ja czegoś się nauczyłem z tych trybun oglądając Czachowskiego, Koseckiego i tych? Nie, nic się nie nauczyłem. Nauczyłem, bo się nie można nauczyć oglądając mecz z trybun. Wojtek, a to nie chodzi, żebym się tam uczył, tylko ja myślę, że też trener to chciał powiedzieć, że każdy trener chce zobaczyć zawodnika na zgrupowaniu, jak on wygląda przy innych zawodnikach, jak on się odnajduje, jak on się zachowuje. Chyba o to chodzi. Panowie, nam jest bardzo łatwo oceniać wszystko. I to jest, jak ktoś ponosi odpowiedzialność za wynik, na przykład tak Jurek, i on ma jakoś to, w pewnym momencie to jest tak, on też się zastanawia, żeby nie było jakiegoś na przykład
przypadku gdzieś jakiejś na przykład, że potknie się, tak? I ja wiem, bo ktoś fajnie gada z boku, trzeba wstawić tego, bo wszyscy mówią, trzeba wstawić tego, czego, ale odpowiedzialność, którą wkłada, już robi sam Jurek i to jest właśnie ta kwestia ryzyka. To jest bardzo często jak, na przykład ja wam powiem przykład ze swojego podwórka, jak byłem trenerem i wpuszczałem na przykład młodego chłopaka, jakiegoś 17-latka i ten to później od razu wsadza go na minę, nie ten. I to są zawsze rzeczy... Żurkowski z piłkarzem sprzedanym do Serie A za w prawie 4 miliony. Ale ja rozumiem. Ja się z wami zgadzam, jeżeli chodzi o merytorykę. Tylko ja też bronię tutaj w tym wypadku trenera. Bo bardzo często my nie zdajemy sobie sprawy. Każdy mówi, że będzie lepiej, jak zrobisz jakąś zmianę. Ale nie zdaje sobie ktoś sprawy, że ktoś ma na przykład już jakoś sprawdzone pewne rzeczy, które... No trudno, żeby ktoś zmienił nagle strukturę całego zespołu. Michał, ja się z tobą zgadzam, tylko mi bardziej chodzi o to, że w momencie, gdy ten Żurkowski, sprzedany już do Włoch i mający możliwości pogrania w piłkę w przerwie reprezentacyjnej z reprezentacją, do której będzie głównym, tak zwanym, nie wiem czy bohaterem, ale głównym zawodnikiem na Mistrzostwa Europy do lat 21, bardzo silnej grupie, niech jedzie i gra. A nie spędzi cały tydzień na trybunach i przyglądając się, jak Lewandowski strzela rzuty wolne, rzuty karne na treningach, bo wtedy Żurkowski już automatycznie patrzy z trybun i zmienia buty na klapki. Bo tak jest. Pamiętaj, ty jako trener Krakowi zabierasz na zgrupowania letnie czy zimowe kilku zawodników z rezerw albo kilku młodych, tak? Ilu ich z nich zagrało w lidze? Wojtek, ja się kompletnie nie zgadzam z tobą. O to mi chodzi. Przyglądanie się nie daje nic. Stanowisz się nie odezwał przez całe zgrupowanie. Są to, ja widziałem sam na własne oczy zawodników, którzy wchodzą do nowej drużyny, do seniorów czy do reprezentacji, oni się spalają tak, że nie są w stanie piłki kopnąć dobrze prosto na treningu. Jeżeli on to jest takim przypadkiem, nie wiemy, że tak nie jest, bo może tak, że przyjrzy się, staje przy Lewandowskim i on nie jest w stanie grać tego, co na co dzień, to trener nie może go wystawiać dlatego, że on na ten mecz przyjechał, żeby sobie pograł. Tu się z tą nie zgadzam. Znaczy, jeśli chodzi o sprawdzenie danego składu, ja na przykład, mi nie pasuje Zieliński absolutnie jako skrzydłowy, ten zewnętrzny całkiem. On ma inną rolę u siebie, w Napoli. To jest zawodnik. Tylko rola w Napoli to się ciągle zmienia. No ale nie, tak. Ale też go Andrzej często gra. Gra na lewej stronie, ale to z klasycznym zejściem do środka, bo to jest w zasadzie jego naturalna pozycja. I tutaj myślę, że można było zupełnie kogoś nowego spróbować. Mhm. Wczoraj zresztą z Sebastianem Milą rozmawialiśmy. Mówił, że jako środkowy pomocnik to zawsze lubi mieć ten komfort, że na skrzydłach są skrzydłowi z gazem po prostu, że rzuca piłkę i... No właśnie, a tego brakuje. Tak, no to jest ten problem, tak? Dzisiaj z tej perspektywy, no wiesz, jeżeli się potwierdzi to, co ostatnio Łotwa zagrała z Tarasowcem na prawej pomocy, to i Zieliński sobie może pewnie po skrzydełku pohasać się. Wątpię w to, że Tarasow może akurat też złapać, nie wiem, uraz łydki na przykład, bo wie doskonale, na koło może wyjść dzisiaj, nie? No, ale to z jednej strony pamiętajmy, że nawet biorąc pod uwagę, że Zieliński grający... Słuchajcie, on w Napoli ma... Tak, jak on wychodzi na lewej, ktoś go tam wpisze, to on i tak kończy mecz na prawej, w środku. Tam jest wymienność funkcji całej linii pomocy. Nie oszukujmy się. Grają tak, że tam się wszystko... Tam jest takie zamieszanie w drugiej linii, że przeciwnik rzadko czasami kojarzy, o co chodzi. Polskiej reprezentacji wymienności funkcji nie ma, bo ja nigdy nie widziałem Krychowiaka, który by 15 minut postał po lewej stronie, gdyby była ta wymienność funkcji i pograł mi coś tam na drugim. Ale to wracając jeszcze do Żurkowskiego, to mam takie wrażenie, patrząc na to, że Reca dzisiaj wystąpi w pierwszym składzie, że Żurkowski to będzie miał bliżej do składu, jak będzie grał po 2 minuty w Serie A i nie będzie się łapał we Florencji do pierwszej jedenastki, niż teraz, gdy po prostu gra wszystko od deski do deski w Górniku Zabrze. No to jest rzeczywiście, ale to jest taki trend u nas i trzeba bardzo często, że jak wyjedzie, to od razu jest lepszy piłkarz i ci, co wracają, zazwyczaj mówią, że trener ich nie lubi albo za ciężko trzeba trenować i to jest takie u nas jest takie to nagminne, że jak ktoś już gra, no to mówi, że jest okej, bo to, a jak ktoś wraca, to są te problemy i bardzo często jest tak z zawodnikami. No dzisiaj będziemy mieli też bardzo duże porównanie, bo chyba z 8 zawodników gra w polskiej
ekstraklasie, jeżeli chodzi o, o Łotwę, jak tak się popatrzy. I będzie też jakieś porównanie, że to będzie dzisiaj właśnie zespół reprezentacji Polski przeciwko, można powiedzieć, naszym ligowcom. I to też zobaczymy. Tylko jak, tym najsłabszym ligowcom. No nie ma znaczenia, no, no gdzieś tak, no jeżeli wyjeżdżają po prostu tych zawodników, skąd się musimy brać? No nie ma tyle tej młodzieży, bo my ciągle narzekamy na to, że trenerzy nie stawiają na młodzież. Naprawdę jest taka duża różnica, jeżeli chodzi o wyszkolenie teraz, jak przychodzą ci zawodnicy, przygotowanie fizyczne i ten. Dlatego my, jeżeli my nie postawimy na pełny profesjonalizm od grup tam u 15, u 16, u 17, u 18, ja teraz bardzo często właśnie też jako tutaj profesor Filip, jak doszliśmy do tego wniosku, żeby tam zostać wiceprezesem, który odpowiadam za ten sport i teraz z wieloma klubami gdzieś szukam różnych rozwiązań, dzwonię, pytam, też teraz tam i jadę do Slavii Praga i do Wiktorii Pilsno, się dowiedzieć jak to funkcjonuje w tych klubach, ale pierwsza rzecz, która się na przykład u mnie rzuca i z każdym, kim nie rozmawiam, to wszystkie zespoły, które tam są, to są profesjonalne już. Że tam nie ma, jeżeli U15, no już są prowadzeni trenerzy, są monitorowani, mają treningi już z trzema trenerami, mają już przygotowania jak do meczu, czasami jadą dzień wcześniej. U nas to wszystko jeszcze jest partyzantka. No jeżeli popatrzcie na ten dzisiaj z Akademii, bo my, tutaj ta weszło junior, było bardzo dużo o tym i to te gwiazdki, bardzo często nawet rozmawiałem z tym chłopakiem, który robił, to te gwiazdki niektóre były doklejane albo dolepiane po to, żeby to lepiej wyglądało. Nie. No nie, no mówię tak, śmieję się humorystycznie, ale jeżeli my mówimy na przykład o strukturach, gdzie w klubach są po jedno na dwa boisko. No dzisiaj Zagłębie Lubin ma dobrą bazę, tak? Która to rzeczywiście można powiedzieć, że mają kilkanaście boisk, które jest i ma do tego może Lech we Wronkach, gdzie młodzież wychowuje. I jak tak popatrzymy dalej, no to później się to wszystko sztukuje, tak? I jeżeli tutaj teraz nie zrobimy, ja to 20 lat mówię i przypominam sobie, jak nawet rozdział jest jeden o trenerach w książce twojej na ten temat, i który bardzo często rozmawialiśmy, że 20 lat temu, jak to mówiłem jako trener dzieci, to miano mnie za debila. I teraz, bo ktoś mówi, że, bo tak jak z prezesem Bońkiem też często dyskutuję i nawet z nim rozmawiam jak kiedyś. No kiedyś były zupełnie inne czasy, no nie trzeba było tych dzieci pchać do tego. Dzisiaj jest to, co my rozmawialiśmy, też plusem jest to, że chcą być piątkiem. Bo już jest ta, my na jego fali dzisiaj Krakowia powinniśmy budować wszystko, bo po to, że można zrobić od nas coś. I mamy takich chłopaków, którzy za kilka lat też mogą wyjść, bo i Helik teraz, który jest chłopak, który ten wierzy w tego Wdowiaka i mamy taką strukturę, którą chcemy mieć, ale my musimy tutaj postawić najwięcej na trenerów, na to, żeby profesjonalnie te kluby działały. Wojtek był za granicą, Radek był za granicą, Andrzej był za granicą w Niemczech. To zobaczcie, kiedy, jak wy byliście, jakie to były czasy i jak to już było poukładane wtedy, ile nam Europa uciekła, nie? No tu się w sumie zgadzam z trenerem. Ja nieraz patrzę tam, jak jestem w Łodzi, na treningi tych młodych zawodników i na warunki, w jakich trenują. Nawet na sposób, jaki... Ja myślę, że ci trenerzy, oni nie są, nie wiem, takimi... Czy nie są opłacani wystarczająco dobrze, czy mi się nie, za bardzo nie chce, że ten trening dzieci wygląda tak nieprofesjonalnie, że to w ogóle umiejętności tych naszych młodych chłopaków, ja uważam, że coraz są niższe. Nie wiem, czy ten się zgodzi ze mną. Ja uważam, że kiedyś, jeszcze nie wiem, 10 lat temu, to były większe indywidualności w polskiej niż są teraz. To wynikało może z tego, że kiedyś nie było komputerów, nie było telefonu, że całe dnie się spędzało na trzepakach, no grając w piłkę. No właśnie, to jest też bardzo ważne. I to, że Radek, wszyscy zawodnicy, którzy wtedy byli, to nie wyjeżdżali tak szybko. Pamiętaj, że do momentu... Radek, całym szacunkiem, jakby dla ciebie 10 lat temu, to ty byłeś uznawany za największy talent i pojechałeś do Palermo, nie, no, ale dzisiaj jest to piątek i pojechał do Milanu. Tak? Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że jak patrzysz na mecz Ekstraklasy... Mówiąc, że nie ma indywidualności, no to chyba... Ale dobrze, jednak, ale mamy jest jeden piątek. Kiedyś w każdym zespole, zobacz, w każdym jednym zespole Ekstraklasy był jeden, dwóch zawodników, którzy robił różnicę, który zrobił zwód, który miał jedną, drugą nogę, który potrafił zmienić gargułę, no taki gargułę u nas, a teraz nie ma, teraz ale, patrzysz ale, na... Ale, tak, ale tutaj tak, i Radek ma rację i to, co Michał powiedział wcześniej, tak? Sporych lat temu mieliśmy o tyle dobrze, że tak, kończyła się liga w listopadzie, mieliśmy półtora miesiąca wakacji, co w zimę, tak? Ale później mieliśmy dwa miesiące przygotowań, które dawały najpierw siłę, jak to mówią, a później człowiek, jakaś drużyna pojechała za granicę i troszeczkę, i dajmy na to, przygotowań meczowych, technicznych. Dzisiaj tych przygotowań, tak jak Michał mówi, nie ma tego urlopu, tak jak mają to Hiszpanie, czy zagraniczne ligi w lato, które naprawdę grają niby cały rok, ale w lato jednak mają około półtora miesiąca, dwóch wolnego. I wtedy to wszystko jakoś funkcjonowało. Wtedy tak, nie wiem, według mnie mniej kontuzji było.
chociaż gorsze boiska, pamiętajcie, że nie graliśmy na jakichś dywanach, tak jak teraz. Nie były podgrzewane. Mieliśmy wtedy praktycznie, wszyscy mieli boiska mniej więcej tak jak u Stadionu Arka. Ale wszystkie mięśnie ci pracowały, trenowałeś i na piachu, i w śniegu. Tak, ale nie, i wszyscy mieli takie same boiska jak u Stadionu Arka. Piłkę widziałeś po miesiącu, a tak to tylko lekarsko. Ale wszyscy mieli takie boiska. A wszyscy mieli takie boiska jak Arka Gdynia, a ostatnio co narzekają, że w Arce jest słaba murawa. To mieliśmy takie na co dzień. Do którego momentu Polacy rywalizowali w Europie jak każdy z każdym? Co grali w ćwierćfinale, tam w 1/8 odpadali w pucharach UEFA, ten. Do momentu, jak mogło grać dwóch obcokrajowców w każdej lidze, czy trzech, bo kiedyś było tam dwóch, później wprowadzili trzech. I do tego momentu, bo to jest prosta odpowiedź. Poza Unii. Prosta poza Unii. Nie, w ogóle. Kiedyś w ogóle. Kiedyś było w ogóle. Wygraliście z Sampdorią, mogło grać tylko dwóch. I czy trzech obcokrajowców, nie mogło grać więcej. I do tego w każdej drużynie, no Wojtek, no to akurat tak na 100% tak było. I Juventus do tego Bońka i Platiniego. I słuchaj, do tego momentu, ale proszę, do tego momentu my rywalizowaliśmy jak równy z równym w Europie. I nie mieliśmy problemu, bo wszyscy tak mieli i mogli. To jest tak, jakbyśmy teraz na żużel. Czemu my mamy najlepszy żużel na świecie? Bo my mamy na żużlu ściągniętych tak jak Messi, Ronaldo, wszystkich zawodników najlepszych na świecie, bo u nas wszyscy jeżdżą i ta liga jest taka. Jakbyśmy mieli pieniądze i też ściągnęli teraz gwiazdy topowe, to też byśmy mieli silną ligę. I dlatego to jest teraz problem, że my musimy tutaj znaleźć rozwiązanie, jak to rozwiązać. Bo my w miarę... A tego rozwiązania nigdy nie znajdziesz. No, polska liga już taka będzie. Po prostu będą kupować. Jest za duża dysproporcja finansowa między nami a Zachodem i zawsze już będą na przykład, jeżeli nawet patrzymy na Czechy patrzymy i my tam mówimy, okej, dzisiaj Czechy mają gorszy zespół, jeżeli chodzi o ten, ale jeżeli chodzi o reprezentację, tak? Bo tam nawet z Anglikami przegrali 5-0 ale też sobie sprawdziłem, bo tak, chwalą Pilsno, chwalą Slavię Pragę, chwalą ten. Jeden grał, trzech, który gra w lidze czeskiej, w reprezentacji teraz. I to jest, ale jak się rozmawia na przykład o szkoleniu, jak tam na przykład z ludźmi Karwina, 8 boisk, każdy zespół ma tam przygotowane to wszystko i to w takim ale kierunku... Nie, no Michał, no ale wiesz, fajnie jest tak powiedzieć, ja też go nie biorę, no bo fajnie jest powiedzieć, że jeden Czech grający w lidze czeskiej gra w reprezentacji Czech. Że drużyna Slavii Praga wywaliła z pucharów Sewillę. Nie, to jest, ale dlatego, no nie, ale no, dlatego no, o tym mówię. I wiesz, ilu Czechów grał w Slavii? No nie grało, 7-6 grało. No, ja pytam się, no ale 6 grało. 6 grało. No, wywalmy teraz na tym poziomie europejskim 6 Polaków w składzie Legii Warszawa, wywalmy Sewillę. W Dumaczu. No ciężko by było. Ciężko by było. Ciężko było 6 znaleźć. Śląsk kiedyś pojechał na Sewillę i pobawili się troszeczkę. Tak. Wczoraj ogłoszono oficjalnie już program dofinansowania szkółek piłkarskich. To pewnie, Michał, jest dla ciebie ważna informacja. 130 milionów w 3 lata od pieniędzy, że tak powiem, rządowych na ten projekt, plus kilka milionów złotych od PZPN-u na administrowanie tym wszystkim, zarządzanie tym. Twoim zdaniem tego typu dotacja może wpłynąć pozytywnie, czy to są zbyt małe środki mimo wszystko, żeby cokolwiek zmieniły? Nie, to jest duży krok i to jest bardzo, bardzo dobre, ale to jest każdy trener, każdy gdzieś właściciel, który jest w klubie, to bardzo często prowadzimy rozmowy i nam na przykład też się zarzucano bardzo często tam profesorowi, że nie robi jakichś transferów, których ten... Ja na przykład wolę, żeby profesor pieniądze, które ma przeznaczyć na jakiegoś piłkarza, który jest, żeby przeznaczył właśnie na to, żeby najpierw te struktury zrobić. Żebyśmy na przykład pensję jednego piłkarza, którego mamy gdzieś sprowadzić z zagranicy, to lepiej to przeznaczyć na to, żebyśmy zbudowali 5 profesjonalnych grup pod każdym względem. Robimy. No to już tutaj w każdej grupie mamy po 2 trenerów. Wprowadziliśmy tak teraz program cały, który jest. Teraz monitorujemy regularnie, z trenerami się spotykamy. Ja mam wszystkie treningi, wszystko mam pod kontrolą, bo mamy program, który tylko sobie wchodzę i oglądam, co trenerzy robią, jak to sam chodzę na te treningi i oglądam. I to jest droga, która może być za kilka lat. No dzisiaj zdaję sobie sprawę, że człowiek przegra jeden czy drugi mecz i to jest rozczarowanie i no nie ma co ukrywać. No profesor też jest rozczarowany po przegranych derbach, no tak jak ja sam. No bo to każdy człowiek gdzieś chce tam wygrywać. Ale drogę, którą obraliśmy do tego, żeby to robić, to uważam, że to jest bardzo dobra i jedyna, którą na dzisiaj w Polsce jest. Brakuje nam jeszcze boisk, ale to będziemy mieli bazę w Rącznej, gdzie będzie 8 boisk, to wtedy już zdecydowanie spokojniej można to prowadzić. Ale tylko
tylko właśnie systematyką można to zrobić. Bardzo często ja wiem, że kibice od razu by chcieli wszystko, no nie da się tego wszystkiego zmienić. Też bym chciał, żeby grali sami Polacy, żeby grali młodzi, żeby ich wprowadzać, ale po prostu ich na to... Ale tak się dziwnie składa, to, że grają prawie sami cudzoziemcy. No nie, no bo grają jak? No Helig jest młody, Siplak jest reprezentant Słowacji, teraz do pierwszej reprezentacji powołali, ale młody. Wdowiak, nie, no mówię, że cudzoziemcy grają jest młody, w większości nie? W twoim zespole. No gra, nie, jest to, ale ciągle mówisz o Polakach, ja to mówię, ale jak ja przyszedłem... Dobrze, no, ale jak się przychodzi do jakiegoś klubu, jako trener, ja nie jestem tam 5 lat, że mogę powiedzieć, że jakiś proces, tylko jest taki proces, który jak mieliśmy po 8 meczach 3 punkty i nasza granica jakiegoś popełnienia błędu bardzo zmalała, żeby dzisiaj nawet dostać. Jeżeli by ktoś nawet powiedział po 8 kolejkach, że my, Pogoń, będziemy mieli tyle punktów, to by nikt nie uwierzył. I uważam, że gramy dobrą piłkę. Przegraliśmy derby, no okej, okay, no ale uważam, pierwsze to skandalem jest uznanie pierwszej bramki, bo nie, jedno, sam się cieszę, że nie oglądałem tego w przerwie, bo to bym furii chyba dostał, jakbym zobaczył to, bo tego nie widziałem, dopiero po meczu widziałem i to ktoś mówi, że to nie, że to 3-0 było i to nie ma znaczenia. No to grajmy tak, że każdy mecz zaczynajmy na wyjeździe od 1-0 dla gospodarzy. No i wtedy jak ktoś mówi, że to nie ma znaczenia, no to ma kolosalne znaczenie, w szczególności w takim meczu derbowym i to, ale wracając, odbiegłem od tego tematu, że o tych młodych, że ja sam walczę o to, żeby ich wprowadzać i daje się tym zawodnikom szansę, daje się tych zawodników wprowadzać, ale to oni muszą najbardziej chcieć. A bardzo często u nas jest tak, że my wszyscy trener wokół, chce bardziej od że wszyscy samych wokół chcą, a ci zawodnicy jakoś będzie, nie? I to jest, tutaj jest też kierunek. Ja sam szukam rozwiązania różnych, jak teraz odciągnąć tych chłopaków czasami właśnie od tych internetów, jak czasami tych chłopaków do czegoś zmusić, do nauki języka. Bardzo często tym chłopakom sam mówię, że to jest jedyna droga. Na przykład piątek w Krakowie będzie można nosić telefon i czy będzie dostęp do internetu, czy nie? Nie, ja akurat zmieniłem się teraz pod tym względem, bo uważam, że nie da się, trener musi się też zmieniać. No dzisiaj zawodnicy w szatni mogą normalnie korzystać z telefonu, jeżeli chodzi o internet i te nie mogą rozmawiać, bo to akurat tak jakby strefa ciszy w pociągu, także. I ten, bo nie da się tego upilnować. No każdy człowiek, który schodzi gdziekolwiek, co zrobi, to pierwsze co to ogląda telefon, także. Michał, no, tak jest, a czy u ciebie godnie zarabiają trenerzy młodzieży? No godnie, no na tyle, na ile nas stać na dzisiaj, to tyle płacimy. No, 1800 robimy, proszę? 1800. Nie, to akurat jest, nie, to różnie to robimy. Nie. Teraz robimy tak, że po prostu tych trenerów, bo też musimy najpierw sprawdzić to wszystko. Nie chcemy pół roku teraz sobie daliśmy czasu na to, żeby tych wszystkich trenerów przejrzeć i chcemy to jeszcze zrobić. No, zakładamy drugą drużynę specjalnie po to, będzie tak, jak pierwszy zespół trenował w tym samym czasie. Mamy tak, że wtedy będziemy mieli do około gdzieś 50 piłkarzy pod samą kontrolą i wtedy z tych zawodników będziemy wybierali. Wierzę, że to jest dobry pomysł i że profesor Filipiak z tego będzie zadowolony. A przy okazji zapytam ciebie jeszcze, bo wydaje mi się, że na ten temat się nie wypowiadać głośno, przynajmniej ja sobie nie przypominam, przepis o młodzieżowcu, który zostanie wprowadzony. Czy to jest coś, co ciebie cieszy jako trenera, czy też krzyżuje ci pewne plany? No, na naszą ligę uważam, że to jest bardzo dobre, i ten, bo to jest to, co nawet sam powiedziałeś wcześniej, że my jesteśmy ligą, która promuje. Tak? No i tu ja jak z Andrzejem Kucharem, jak mieliśmy przejmować Śląski i prowadziliśmy rozmowy, to mieliśmy właśnie taką koncepcję wcześniej, żeby tu starać się oprzeć to wszystko na zawodnikach z Polski plus ten, ale później jak rozmawialiśmy, chcieliśmy nawet pokupować gdzieś tam, już jakieś tam rozmowy chcieliśmy prowadzić z Polski, to nie było tych zawodników po prostu. Nie ma, bo nie bylibyśmy w stanie tych zawodników pozyskać, dlatego to jest jednak mimo wszystko bardzo długi proces i dzisiaj te szkolenie i wprowadzenie na pewno skomplikuje to wielu trenerom, gdzieś tam nawet jakieś wprowadzanie tych zawodników. Niektórzy mają bramkarza jako młodzieżowca, no to wiadomo, tak jak na przykład Legia Mamańskiego, no to będzie dla nich zdecydowanie ułatwienie. A ty zawsze będzie miał go w przyszłym sezonie. No to prawda, no ale ja akurat uważam, że nawet jakbyśmy dzisiaj zrobili 5 i też by się nic nie stało, może byśmy rok czy dwa nie grali w pucharach i tak zazwyczaj nie gramy już na wiosnę. Także może by to było jakiś. Na jesieni też nie. No jakiś taki. No to był wyjątek teraz, także czasami tak to bywa, jest to bolesne. Chciałem jeszcze ciebie zapytać a propos tej serii Krakowi. Mieliście serię niesamowitą, kolejnych zwycięstw. Mieliście na rozkładzie wszystkie najsilniejsze drużyny. No i wtedy ktoś mógł spojrzeć w terminarz, w kalendarz i powiedzieć, no dobrze, no jak ograli tych, no to teraz powinni tą serię kontynuować i nałapać jeszcze więcej punktów. Zdarzył się wyjazd do Płocka, gdzie przegraliście przegrane derby.
jest u ciebie taka nutka rozczarowania, że już patrzyłeś w tą górę tabeli, już sobie wyobrażałeś, ile, że tam może do trzeciego miejsca jeszcze zdążycie tą serią dojechać, a tu się okazało, że z tymi słabszymi drużynami nie idzie aż tak dobrze. No to jest tak, nie, każdy nas też obserwuje, tak, i widzę, że te zespoły już się inaczej do nas nastawiają teraz, dlatego też szukamy gdzieś tam rozwiązań. No mieliśmy trochę też problemów, bo wypadł nam na pewien okres Budziński, wypadł nam Hernandez, teraz znowu wrócili i znowu nam wypadł Budziński. Mam nadzieję, że nie jest to tak poważny uraz, ale chyba do końca rundy już raczej nie będzie mógł zagrać na ostatnim sparingu. W ostatniej sekundzie na kolano mu spadł i ma coś z kolanem, także to na pewno, i gdzieś tam dojdą do tego na pewno kartki, i te zespoły wiadomo, że szukały rozwiązań, jak nas teraz pokonać. No tutaj w Płocku, no sami ta fala tych zwycięstw w końcówce w szczególności, to jak mieliśmy 7, to zawodnicy chcieli za wszelką cenę zrobić 8 i to właśnie zabrakło spokoju, bo gdybyśmy zagrali spokojnie, zupełnie na luzie, to byśmy tą bramkę strzelili trzecią, a tak straciliśmy bramkę przeciwko, a derby to jest osobny rozdział. I ja wiem, że przegraliśmy, ale graliśmy bardzo dobry mecz. No, to jest to bolesne, bo tym bardziej, że grając... Tym bardziej, że czwarty raz z rzędu przegraliście derby. No, czwarty z rzędu, bo derby już tam więcej Krakowie przegrał, ale ja jako trener przegrałem czwarty z rzędu i to żaden powód do dumy, i tym bardziej, że graliśmy naprawdę dobry mecz. I to na pewno ta strata tej pierwszej bramki gdzieś tam spowodowała, na pewno te 15 minut gdzieś nie tak sobie to wyobrażaliśmy, bo chcieliśmy zdecydowanie lepiej zagrać, ale później zabrakło nam niewiele do tego, żeby wrócić do gry i nawet ten mecz zremisować. Ale nie martwię się, patrzę dalej do góry i patrzę na tego, mamy do trzeciego miejsca 7 punktów i jesteśmy w stanie to odrobić, bo widzę po prostu też chęć u zawodników, jaka jest, że pracują solidnie. Bardzo dobrze biegamy też, jeżeli chodzi o całe rozgrywki. Czyli nie martwisz się tym, że moglibyście wypaść z pierwszej ósemki, tylko ciągle oglądasz w stronę podium? Patrzę, jako trener trzeba na wszystko patrzeć, bo to też jest, trzeba być też umiejętność właśnie spojrzenia z kilku miejsc, ale wierzę w to, że po prostu jesteśmy w stanie tam doszusować do góry i walczyć nawet o tą trójkę. Ale macie o tyle dobry kalendarz, że już z Wisłą się nie spotkacie żadną. Ani Wisłą Płocka, ani Wisłą Kraków, nie? Przynajmniej tych ostatnich czterech. Złośliwości trzeba umieć też przyjąć i jest to każda porażka trenera boli, a nikt nie pamięta, jak ktoś wygrywał. Znaczy, najlepiej w pewnym momencie Wiesz, co ci powiem, że bardziej też jeszcze patrzę z perspektywy, nie? Jeżeli miałbym przegrać mecz ligowy, to wolę przegrać 2-3 w Płocku, nawet jak oni w dziewiątkę grali, 2-3 w derbach. Wiesz, czasami się zdarzają porażki, bo muszą się zdarzać, mówimy o polskiej ekstraklasie, ale taka Pogoń Szczecin potrafiła 0-3 dostać po fantastycznej serii u siebie, 0-3. To już tak troszeczkę ale wiesz, jak w meczach przegranych przegrywasz, a strzelasz 2 gole, no też pokazuje, że można coś jeszcze z tego wykrzesać, tak? No bo ja myślę, że 5 minut jeszcze w derbach Krakowa i mogłoby się okazać, że będzie 3-3, prawda? I to też nie, tylko żeby to sam styl, nie? Tylko ja tak mówię, tak. Ja kiedyś to jeszcze, jak pisałem dla Weszło felietony, napisałem taki felieton o Krakowie właśnie i tam napisałem, że dopóki pan Tabisz będzie prezesem, ja nie wróżę Krakowi niczego dobrego. Teraz nie, przez trenera może także się pomylę, także zobaczymy. No ale wiesz, tutaj zarządza działem sportowym Michał Probierz. No tak, ale pan Tabisz ciągle działa. Tak? Ale my cały czas mówimy trener Krakowi, a przecież wiceprezes. Ale to jest tak, bardzo często punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I ja jestem naprawdę w wielu klubach i zarządzanie na przykład, jeżeli chodzi o finansami i ten, no to naprawdę życzyłbym wielu klubom, żeby w taki sposób zarządzały, bo co z tego, że niektóre kluby płacą, my na przykład dzisiaj się podniecamy jednym czy drugim klubem, który gdzieś tam jedzie na takiej linii, że może za chwilę go nie być, tak? I za chwilę będzie taka sama akcja, jak była na przykład z Wisłą czy cokolwiek, tak? I lepiej jest stabilny mieć klub, który krok po kroku buduje swoją markę. I ja wierzę to, że tak jak tutaj... A tych kroków może być tak dużo, że kibice się zestarzeją i żadnego trofeum nie zobaczy. Akurat nie zgodzę się. Uważam, że my jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo teraz jak powstanie ta baza i to naprawdę z prawdziwego zdarzenia i wprowadzimy to, co chcemy, taki profesjonalizm stricte, to jestem przekonany, że kibice Krakowi będą na lata zadowoleni. I ja życzyłbym sobie...
Nie, ja rozumiałem. Ja też rozumiem. Chodzą na tą Krakowie 20-30-40 lat. Ja też rozumiem rozczarowanie. Wiecznie są sfrustrowani. No dobrze, ja też rozumiem rozczarowanie kibiców, jeżeli chodzi o wyniki, które były na przykład. Ale splot okoliczności, który ja naprawdę pracuję długo już w piłce jako trener. I jak splot okoliczności, jaki ja miałem w Krakowie, to jest niewiarygodny. Przed sezonem, co się nagle może wydarzyć. I to jest kolejna dla mnie lekcja. I to ja się cieszę, bo mam 46 lat. Jestem postrzegany jako stary trener, ale generalnie jestem młodym trenerem. I uważam, że jeszcze jest wiele rzeczy, których mogę zmienić, mogę wprowadzać. Ciągle się rozwijam i staram się na każdym polu. Dlatego uważam, że Cracovia ma wszystkie fundamenty, żeby być topowym klubem w Polsce. I uważam, że do top 3 to jest kwestia czasu, jak my dołączymy teraz. Wiadomo, teraz się znowu zacznie się lato i już mamy czterech zawodników, których wiem, że już będą przebierali nogami, bo już wydzwaniają, żeby ich kupić, tak? Mhm. I to jest teraz nasza sztuka, umiejętnie, żeby to od razu zrobić, zagospodarować, że ci zawodnicy, których my chcemy, oni ale zostają. Ale chcecie być top 3 na bazie akademii i piłkarzy, których sobie wychowacie? Nie, na bazie transferów, no to nie widać takich ambicji. Nie, ale nie na bazie transferów. Ja uważam na bazie tego, co my chcemy wypracować, że tych piłkarzy, których dzisiaj mamy, jakby ktoś powiedział, że my, to co wcześniej mówiłem, nawet z Wojtkiem rozmawialiśmy przed programem, że Wojtek mówi, że nie wierzył, że ci zawodnicy są w stanie tak dobrze grać. No i to jest wielu zawodników, których jak się wprowadzi. Problem jest taki, że wielu zawodników, którzy do mnie przychodzą, na przykład mają bardzo duży problem z adaptacją na początku z treningiem. I to jest my, generalnie wszyscy trenują ciężko, bo to jest ten, ale my... Ekstremalnie ciężko, jak na warunki. Staramy się na warunki nasze, które jest, trenujemy bardzo ciężko. I ci zawodnicy, widzę po tych niektórych, że mają bardzo duży problem z adaptacją. I bardzo często ich jest ten pierwszy takie pół roku, zazwyczaj ci zawodnicy, którzy przychodzą do mnie, to mają spore problemy. Ale potem jak już załapią, to mają swobodę, bo mogą mi biegać, mogą... Dlatego to jest... Ja życzyłbym sobie, jeżeli będę odchodził z Cracovii, to żebym odszedł tak jak z Jagiellonii. Mhm. Że po prostu jest zostawione... Nikt nie powiedział, że Probierz zostawił spaloną ziemię, albo że ktoś mnie zwolnił, bo zostawił po sobie bałagan. Zostawiłem zespół, który był poukładany, zespół, który grał w pucharach. I przez te lata, który wychował kilku piłkarzy do naszej piłki. A czy możliwe jest takie połowiczne twoje odejście z Cracovii? To znaczy, wyobrażasz sobie scenariusz, w którym nie jesteś trenerem, a pozostajesz wiceprezesem do spraw sportowych? Nie, bo ja lubię być na ławce. Nie będę w Ekstraklasie, to będę dzieci prowadził i lubię to. I do momentu, jak będę żył, to chcę każdemu gdzieś tam coś przekazać. Bo co naprawdę oznacza ta druga funkcja, funkcja wiceprezesa? Na ile zmieniły się twoje kompetencje w Cracovii względem poprzedniego sezonu? No bardzo dużo. To nawet same i podpisywanie umów i rozmowy już z piłkarzami, już sam mogę zadzwonić jako wiceprezes i jest to zdecydowanie łatwiej. No, profesor Filipiak zarządza bardzo dużą firmą i też daje kompetencje ludziom, którzy są. Często prowadzimy rozmowę, nie zawsze się zgadzamy, bo to jest normalne. No, to jest trudno by było, żebyśmy się ciągle tylko zgadzali. No, gdzieś mamy swoje zdanie, ale jest to na tyle wszystko rozsądne, że po prostu ciągle rozmawiamy i staramy się ulepszyć to, żeby Cracovia lepiej funkcjonowała. I tak mamy. No, teraz zrobiliśmy 7 transferów młodzieży, gdzieś tam jeszcze do młodzieżowych grup mniej, ale tych, co są. I mamy takich zawodników, których uważam, że których za rok, nawet już teraz, potem jak będzie już młodzieżowiec, już mamy zaplanowany, wiemy kto będzie grał jako młodzieżowiec, wiemy w jaki sposób mamy 6 młodzieżowców, których możemy rotować i wtedy spokojnie do tego już jesteśmy realnie przygotowani do tego, że trzeba grać młodzieżowcami. A teraz zapytam właśnie wiceprezesa, nie trenera, czy ten przepis o młodzieżowców sprawił, że ceny za młodzieżowców wzrosły i czy ich wymagania finansowe wzrosły do rozmiarów, które są niezbyt łatwe do zaakceptowania po prostu? No wzrosły, no to jest, rzeczywiście jest trochę tutaj, zmieniło to trochę rynek i ci zawodnicy są i tak pierwsze zdecydowanie drożsi, drugie te wymagania finansowe są większe, no ale coś kosztem czegoś, no i nie będzie złotego środka. Mhm. Radek mówi, że nie dowierzasz, jak widzisz, jak zmienia się Cracovia, tak? Bo wydawało ci się, jak byłeś piłkarzem Cracovii, ty nie zapałałeś wielką miłością do tego klubu. Według mnie i zresztą nie tylko według zawodników, którzy tam byli wcześniej czy później, tam panowała taka niezdrowa atmosfera. Wynikająca właśnie z osoby pana Tabisza, który może też chcąc zrobić tą dobrą politykę finansową, robił złą atmosferę w klubie, nie zawsze to było wszystko jasne i tak jak on mówił i zresztą tak mi się wydawało, że ten klub, tak jak ten mówił, on miał wiele cech, które pozwalały grać w ten top 5. Tak? Finansowo zawsze był stabilny,
ta baza też nie najgorsza, nie najlepsza, ale też nie najgorsza tam na Wieliskiej, dwa boiska, tak, plus siłownia i tak dalej. Więc a zawsze jeszcze było nie tak. Ten klub zawsze dołował i wydawało się przez tą niezdrową atmosferę. Mhm. Tylko, że tu jest, Radek, no, zawsze każdy mówi albo Krakowia, Krakowia, ale jakoś tak, zawodnicy wracają do Krakowi, którzy gdzieś byli i przychodzą na przykład drugi raz chętnie. Z Krzyśkiem Piątkiem, jak rozmawialiśmy, to ja, jak byłem trenerem Jagiellonii, go namawiałem na przykład na... Namawiałem go na Jagiellonię, no to wybrało Krakowie, nie? I też ci, wie, dużo zawodników gdzieś wybrało tą Krakowię i to jest... Często to jest... menadżerowie za nich wybierają kluby tak naprawdę. No tak, no ale to też z piłkarzem, no, no z piłkarzem ja rozmawiałem osobiście, także też to jest... I dzisiaj na przykład z perspektywy my naprawdę nie mamy problemów, żeby do Krakowi ściągać piłkarzy, nie wątpię, bo... że dzisiaj jest inaczej. Ja mówię o tym czasie, kiedy ja tam byłem, że na polu wielu zawodników miało negatywne doświadczenia tam grając w Krakowi. Także... No miało ale, to ale... też odbicie w zachowaniu kibiców, tak? Mhm. No, potrafili żyć cały mecz wiceprezesa Tabisza. Ale też pamiętajcie, że troszeczkę inaczej teraz Krakowie wygląda. Nie? No, może faktycznie czasami trzeba wziąć kogoś takiego jak Michał, który potrafi się pozbyć kilku głów i uciąć, bo nie oszukujmy się, ale tak jest. Na przykład mówię o zawodnikach, na przykład. Ten ci nie pasuje, ten nie pasuje, to sobie. No, robisz to w Jagiellonii, robisz to w Krakowie, ale chodzi o no wcześniejsze, według mnie prezes Filipiak nigdy nie dostał takiej osoby jak, dopóki Michał, pamiętacie, Wojciech Stawowy, kontrakt 10-letni, no ludzie kochani, na polskie warunki 10 lat kontrakt. No kontrakt, no, ale ja no, wiem, że można zapis na papierze. No tak, ale to nawet medialnie to źle wygląda. Śmiesznie to wyglądało. No, śmiesznie wyglądało, prawda, i gdzieś trzeba brać, później, no fantastyczny gość, lubię. Jarka Kołaskowskiego, menadżera, no ale wsadził chyba 8 zawodników łącznie z Murawskim do Krakowi. No przecież to był przecież jakiś był skandal. No, jak można jednego menadżera wziąć 8 zawodników z Maćkiem Murawskim, który już dawno i wszystkich 8 do Krakowi wsadzić. No i Krakowie tak funkcjonowała, no, jak miało być dobrze? No nie mogło być dobrze. Zgrany team. Ale tu nie jest kwestia tak, że miał pretensje do Jarka Kołakowskiego, czy chodzi o to, że jak klub funkcjonował, gdzie prezes Filip jak nad tym może nie kontrolował, tak? Bo on myślał, że jak sobie da najpierw Stawowemu 10 lat kontraktu, później sobie jeden menadżer mu ciągnie 3/4 drużyny, to będzie to funkcjonowało. Nie, tak nie można. Tak nie można, bo umówmy się, że tak to nie funkcjonuje tak, w świecie dzisiaj, futbolu. No. Dzisiaj, jeżeli na przykład nie brałbyś od menedżerów piłkarzy, no to nie brałbyś nikogo. Ale nie możesz wziąć, ale nie, no, ja nie wiem, możesz nie drużynę zrobić 8 głów. Tylko kwestia, że ja kiedyś właśnie tak jak się rozmawiało, że menedżerowie, no bez menedżerów nie ma piłki. No taka ja dzisiaj jest i możemy sobie to, czy to się komuś podoba, czy nie. No bo z menedżerami musisz dzisiaj normalnie żyć. Ja powiem tak, menedżer bardzo często jest wielu menedżerów, którzy na przykład naprawdę lojalnie działają, zadzwonią, powiedzą, mają 2-3 kluby, dobra, chcę do ciebie, żeby się rozwijał. No nie, Michał, ja wszystko rozumiem, jest, tylko jest, jak ja bym dzisiaj się zajmował menadżerką i nagle zadzwonił, ty Michał, ja mam 8, bierzesz ich? No jakbym wiedział, że dadzą mi sukces i zrobił mi szlak. No nie, no i całą 8. Nie, może, ale to, jakby 8 dobrych, to czemu nie? No i wtedy Murawski nawet się w Krakowie nie łapał. No i to taka to jeszcze traktowanie sobie okazuje zło konieczne. Na Zachodzie każdy ma menadżera i ten menadżer to jest w klubie traktowany elegancko, a dziś u nas się go tak traktuje, no może to coraz mniej, ale wcześniej traktował się jak taki przybłęda, któremu trzeba zapłacić coś. Panowie, my mówimy o menadżerach w seniorach, no teraz U15, to z jednym chłopakiem rozmawiałem, mówi nie, on już nie, to proszę do tego, do menadżera. Tak, ale tak. Problem jest taki, że ci menadżerowie w większości to są, takich tych, teraz jak się zawód uwolnił, to wielu takich jest menadżerów, którzy nie do końca robią to, co obiecują i to powinni robić. Kiedyś Marek Jóźwiak też się zajmuje takimi sprawami, kiedyś Marek Jóźwiak mówi tak, tak żartobliwie powiedział. Mówię tak, jak tam z tymi nowymi piłkarzami? Człowieku, teraz jest ciężko, bo już pod tymi położniczymi leżą. Stoją i podpisują kontrakty z kobietami, które mają za chwileczkę cokolwiek urodzić. Nie, i to jest taka rzeczywistość, tak? No i tam w szpitalu już podpisują ten, już jest ten kontrakt. I... Nie no, kluby miały trochę też doświadczeń złych z menedżerami, tak? Gdzieś jakiś układ i potem nagle zawodnicy nie najwyższych lotów zostali przedstawieni trenerowi, nie wystawieni, bo nie mogli grać, bo byli słabi,
a przez właśnie no, dzięki menadżerowi dostali robotę dobrą. Ale to jest i, na przykład, Andrzej, to się ten, na przykład czemu nie, to polscy teraz trenerzy, czemu polscy, czemu, bo jest bardzo często taki, ja tam na Twittera różne polemiki mam, różnie tam gorsze, lepsze, ale na przykład zawsze jest taki jeden argument, który tam, ty nic nie osiągnąłeś, ty nic nie zrobiłeś i ty nigdy za granicą nie pracowali polscy trenerzy. I to jest bardzo, bardzo prosty taki przykład. Ja sobie ostatnio analizowałem, dlaczego Serbowie, Chorwaci, te nacje, gdzieś tylu ich pracuje. 70% tych trenerów, którzy tam są, to tak, grali w tych ligach i osiedlili się w danym kraju. Z Polaków wszyscy praktycznie wracają. Tych piłkarzy i większość jest. No, może Tomek Wałdoch, który tam pracuje w Szalkę i który został, ale większość tych wszystkich byłych piłkarzy, który jest, to wraca do Polski. Przez te dziewczyny i ten. Druga, to prawda. Ci, którzy się osiedlili, druga, to tak naprawdę dostali pracę jako trenerzy, bo oni kurban pracują, tak. I druga, i takich oni mają bardzo dużo. Druga sprawa to jest to, że jeżeli nas na przykład się gdzieś poleca albo coś, my jesteśmy narodem, który od razu napierdziela, tak? I to kiedyś była taka sytuacja, jak ja do Grecji pojechałem, to jeden z Polaków, który jak już się okazało, że później w tym Arisie, i tak na przykład ciągle mi zarzucają, że nie sprawdził się za granicą, bo ten, no, jeżeli ja 3 miesiące pracowałem w klubie i nie dostawałem pieniędzy, to co ja miałem tam zostać? I ja akurat zrobiłem na tyle cwanie, że ja podałem informację, że w Polsce, że odchodzę. Zanim było wszystko rozwiązane, bo ja wiedziałem, że od razu będzie, że oni mnie zwolnią niby, tak? I to jest, i dzisiaj wielce się zarzuca, bo ten, pojechałem, załatwił to menadżer, który jest niemiecki menadżer i wtedy tak samo mnie zarzucali, że tam po polsku nie mówię na konferencjach, tylko po niemiecku. No bo mówię perfekt po niemiecku, to łatwiej też z tłumaczem i pewne rzeczy. I dlatego my teraz na przykład, jeżeli jedzie Marek Zub, który pracuje na przykład w Tobole, pracował czy gdzieś tam, no to opowiadał o tych krajach, jak to funkcjonuje i w jaki sposób. Popatrzcie, ile tam jest. Na przykład Bielica pracował w polskiej lidze, Nenad od razu poszedł do Dynama Zagrzeb, tak? Latal, którego zwolnili z Piasta, 3 kluby już miał. Miał Dynamo Brześć, miał Trnawę i tam jeszcze gdzieś. Ciągle, i to są właśnie to, że to menadżerowie wpychają, nie wpychają, przepraszam, to źle powiedziane, może menadżerowie polecają trenerów gdzieś z jakimś CV i z jakimiś takimi. I tu brakuje właśnie nam tego. Portugalczyk, jak zadzwoni dzisiaj ten od Mourinho, Mendes, to jak zadzwoni, że on ma trenera, to oni go w ciemno biorą, tak? On nie wiadomo, jaki to jest trener. I tu jest też nasz problem, że tych wielu, jeden drugiego trener nie ciągnie na przykład za granicę. Kiedyś było, jak był Kazio Górski, pracował w Grecji, to 4 trenerów wtedy pracowało, tak? Bo wyjechali następni, nie? I to jest A ciebie ciągnie za granicę? Czy mnie ciągnie? I uważam tak, że chciałbym pojechać jeszcze raz i ten, bo uważam tak, jak z Grecji mam z tymi chłopakami jeszcze kontakt wieloma i jest, to jest na pewno zupełnie inny, na pewno nie tak jak tutaj, z takim procesem jak budowanie jakiegoś składu, tam się jedzie i trzeba osiągać wyniki i to chciałbym się sprawdzić, to nie ma... Czyli kariera Arsena Wengera w Krakowie cię nie interesuje, 20 lat budowanie tego od podstaw ośrodka, całego nadzór i potem... No jeżeli profesor ze mną wytrzyma, to w Krakowie na razie to nie mam zamiaru odchodzić i ten to zrobię, ale to musi profesor też ze mną wytrzymać, bo jak wiadomo, no, po derbach to już wszyscy najchętniej ze mną. Tak. No na pewno nie, no profesor też na pewno... też nie zwłaszcza. Nie, to tak, ale Michał, poczekaj, bo to tak stan tutaj chcecie tak... szukać klubu zagranicznego, kiedy obejmiesz reprezentację Polski. Nie, ja się w to nie bawię, także to ja wolę z wami tak pogadać o reprezentacji i to niech inni... Miałbyś takie, znaczy może tyle życzenia, marzenie objąć reprezentację Polski? Chyba, że jak będę miał 70 lat, cygaro sobie zapalę na ławce i sobie wtedy... Nie wolno palić. Patrzę na to zupełnie inaczej. No, to już jest selekcjoner, musisz być zupełnie innym typem. Nie przekazujesz tej, ty tylko ustawiasz wtedy układankę, ty tylko bierzesz piłkarzy danych, jeździsz, obserwujesz i ten nie lubię takiej pracy. To jest po prostu, ja lubię przyjść codziennie, pogadać, usłyszeć tych bajerów, trochę piłkarzy, jak oni też trenera kitują, nie? No to jest, bo to jest najfajniejsze, co może być, jak naśladują trenera i to tak samo, człowiek się uczy od nich bardzo, bardzo dużo, dlatego... A naśladują cię? Tak, na 100%. Zawsze mam pierwsze, po pierwsze. I to jest, ciągle mówię, żeby tylko dzisiaj nie powiedzieć po pierwsze, a i tak zawsze mówię po pierwsze. Także to wiem, i słyszę czasami tam gdzieś, oni myślą, że ten, ale ja też wiem czasami, co gadają. Ale nie obrażasz się? Nie, tam w piłce nie można się obrażać. Okej. Kończymy powoli tą część w TVP Sport. Zaraz przejdziemy tylko na internet, na weszło.com. Natomiast wasz typ na dzisiejszy mecz z Łotwą? 4-0. 4-0, Andrzej?
Piątka. I to wszystkie pięć bramek piątka. Tak, to ja 2-0, żeby się odróżnić tutaj. Chyba opacznie mnie trochę zrozumiałeś. 2-0, żeby być wyróżniał się. 2-0. 2-0. A Wojtek? 7. 5-4-2, to ja 3, no, żebyśmy trafili. Daj 6, tylko nie dawaj 1, bo 1 to na pewno będzie. Nie, 3-0. 3-0? No i wtedy akurat któryś z nas trafi, nie? No to powiemy, że mamy dobrego eksperta, bo trafi. Tak, o tobie tak nikt nie powie po ostatnim występie z Zielińskim. Przy czym ja akurat uważam, że przesadziłeś tą dwójką, bo uważam, żeby dostać notę 2, to nie wystarczy źle grać, ale trzeba jeszcze coś spektakularnie popsuć. Więc do 10 czy do 5? Do 10. Ja tak, bo na koniec, ja uważam osobiście, że Zieliński to jest najlepiej technicznie ukształtowany polski ładnik. Pomijając, że z tej kadry rzeczywiście nie gra tak jak w Napoli, ale jeżeli chodzi o umiejętności takie czysto piłkarskie, to dla mnie bezwzględnie znajdzie. Gdyby ktoś przez cały sezon mnie się zapytał, że gościu, który kosztował ponad 100 milionów Barcelonę, Coutinho, dostałby w tej lidze pewnie jedną trójkę, a resztę dwójek za mecze, grając w Barcelonie. No. Co z tymi 100 milionami euro? Ale nie, no bo dlatego mówię, nie? Ja Coutinho też oceniam na dwójkę w przekroju całego sezonu w Barcelonie i ktoś powie, że kto jest lepszy, Coutinho czy Zieliński? Niestety ja mam troszeczkę większe wymagania w porównaniu do tych zawodników. Nie? No dobrze, będziemy weryfikować twoje wymagania dzisiaj wieczorem. Moimi gośćmi byli Michał Probierz, Andrzej Iwan. Dziękuję. Radosław Matusiak. Dziękuję. Oraz Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Ale my nie kończymy programu, tylko przenosimy się. Zapraszam. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek. No jesteśmy z powrotem. Michał, od razu do ciebie mam pytanie. Mówisz, że jedziesz do Czech obserwować, jak pracują kluby, a nie jedziesz do Mediolanu? No nie, to akurat z Mediolanu to nie da się coś wyciągnąć, no bo to jest nie ta półka i akurat trzeba bardziej w realnych takich strukturach gdzieś obserwować i mam taki właśnie też plan, żeby kilka miejsc zwiedzić i porównać właśnie jak to funkcjonuje. Może coś się uda u nas wdrożyć takiego, żeby ale to są bardziej staże trenerskie, czy staże prezesowskie? Nie, bardziej pod kątem jako wiceprezes, żeby po prostu zobaczyć od struktury jak to funkcjonuje, bo u mnie coraz więcej też daję trenerom do pracy, że stricte treningi, które są z piłką, taktyczne, to wszystko to ja to kontroluję i robię, ale też bardzo dużo daję już trenerom, którzy ze mną współpracują i mamy wielu też trenerów na stażach, którzy też już powoli gdzieś szukamy takich trenerów, których moglibyśmy gdzieś do siebie. No, nawet chłopak z KTS Weszło jest u was na stażu. No to prawda, rzeczywiście i dobry chłopak, także na pewno gdzieś kiedyś trafi do Ekstraklasy. Mhm. Dzisiaj mecz z Łotwą to jedno, mamy też mecz młodzieżówki z Serbią, ale wcześniej był mecz z Anglią, gdzie nadspodziewanie dobrze zagraliśmy, to znaczy remis 1-1 to jest zupełna sensacja, biorąc pod uwagę skład Anglików. Być może my w tej grupie na Mistrzostwach Europy dla 21 nie będziemy chłopcami do bicia, tylko może sposobem gry, tym barykadowaniem się ugramy ze 2 punkty. Zresztą się tutaj osoba trenera Michiewicza jest takim gwarantem, że ta realizacja będzie wyglądała lepiej niż wyglądała wcześniej i że nie jesteśmy, tak jak powiedziałeś, może skazani na bycie chłopcem do bicia. Te wyniki ostatnio się mocno poprawiły, nasza gra również. Więc zobaczymy. Ja liczę, że będzie dobrze. Nie brałbym pod uwagę meczów towarzyskich, bo wiem, jak te mecze towarzyskie wyglądają. Bez względu na to, jak ten. Bo dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, jeżeli tak dobrze było z Anglią, to faktycznie ten Gumny, Kownacki i Żurkowski nie są potrzebni tej reprezentacji, bo bez nich to się wydarzyło, prawda? A wiem doskonale, że bez nich no to nie może być tak dobrze. I to też pokazuje... Nie, jest siła w tej reprezentacji. Słuchajcie, no ja... Te Mistrzostwa Europy do lat 21 też często dają taki
sygnał, że jak jeden mecz dobrze wyjdzie, mecz otwarcia czy coś, może pociągnąć drużynę, bo gra 103 dni i jeżeli to wszystko wyjdzie. Ja pamiętam, nie teraz, nie te ostatnie, tylko dwa lata wcześniej imprezę w Czechach była. No, Ter Stegen wyszedł w bramce z tymi Niemcami, 45 minut, 0-5. Niemcy z Portugalią. Ludzie kochani, półfinał. Portugalia, Niemcy 5-0 do przerwy. I tak się skończyło. I Ter Stegen w bramce. Gościu, który parę miesięcy wcześniej wygrał Ligę Mistrzów. Nie ma. Tam. Jeżeli coś odpali i będzie miał Czesław Piwniewicz do dyspozycji wszystkich zdrowych i dobrze przygotowanych zawodników, to ja uważam, że grupa jest brutalnie ciężka. Ale pierwszy mecz zadecyduje o tym. Bo wiecie, my jak przegramy pierwszy mecz, to już możemy przegrać wszystkie trzy, no bo albo ostatni wygramy o nic, a jak zaczniemy, to inni będą mieli problemy, a nie my. Ale być może to na korzyść właśnie wyszło, że nie wszyscy mogli zagrać w tej młodzieżówce, bo rozmawiałem po meczu z Czesławem Michniewiczem i był bardzo zadowolony z zawodników, którzy na co dzień w tej drużynie nie funkcjonowali, czyli z Buksy oraz z Filii z Lechii Gdańsk. Tak, tak, ale Krzysiek, dużo ale powiedziałeś też dobrze, sposobem, bo naprawdę widać było ten sposób już w eliminacjach, tak? Ryglowanie, no nie da się ukryć, mądry kontratak. I właśnie, no tak przyjdzie nam grać prawdopodobnie podczas tych mistrzostw. No tak, ale... Popatrzmy też U20. Anglia to też nie ogórki były i wygrana na wyjeździe. Drużyna 3-1 wygrała. I to też no, świadczy o coraz lepszej młodzieży. No znaczy, to właśnie do tego mówię. Nie? Że ale też... mówi, że jest coraz gorsza. No nie, tylko kwestia jest, bo to są mecze towarzyskie gdzieś na luzie, tak? Czy my przegramy, czy wygramy, wiesz, często się zdarzało, że pojechaliśmy do Portugalii, dostaliśmy szóstkę, tak? Jeszcze ta młodzieżówka na przykład towarzyski mecz dźwigały. 6-1 i on kiedyś też mówił, nie no, przecież złapali nas, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Bo mecze towarzyskie troszeczkę inaczej. Dorny Marcina grała świetne eliminacje, pojechała do Norwegii, też grzmoty z Norwegami na wyjeździe. Tu bardziej kwestia jest czegoś innego. Dzisiaj sobie ciężko wyobrazić, nawet jak ta reprezentacja odniosła fajny wynik, że tak, kapitan reprezentacji, będący zdrowy, Kownacki, nie zagrał w meczach grupowych. Gumny, najlepszy prawy obrońca w Polsce, Polak, nie zagrał w reprezentacji. No i Żurkowski, który idzie do Włoch, powołany do reprezentacji pierwszej, gdzie będzie siedział sobie na trybunach i oglądał sobie mecze, już obejrzał z Austrią, teraz obejrzy sobie z Łotwą, nie zagra w pierwszym składzie. Wyobrażacie sobie? Ja nie. Mhm. Czesław Michniewicz pewnie też nie, dlatego ci co tam... Oczywiście dla Czesława Michniewicza jest to fajny sygnał, że jak będzie powołał 20 kilku ludzi, prawda, to tych wykorzystał. Oprócz tych zawodników, których wymieniłeś, to nie zagrał jeszcze Peska, który odniósł kontuzję. To jest zawodnik, którego Cracovia miała, ale oddała go do Głogowa chyba bez większego żalu, mam takie wrażenie. To była dość niecodzienna sytuacja, że zawodnik, który jest podstawowym zawodnikiem młodzieżówki, w klubie, no nie czarujmy się, nie najmocniejszym w polskiej lidze, jest zbędny. To nie, akurat tu poszliśmy na rękę i Cześkowi, i reprezentacji Polsce, bo długo też zastanawialiśmy się, żeby mu go zostawić. Ale doszliśmy do takiego wniosku, że po prostu też dla niego będzie lepiej, jeżeli będzie grał i to akurat też on to zrozumiał. Ale nie mógłby grać w Cracovii? No uważam, że no, przegrywał rywalizację na dzisiaj z Siplakiem i no, jeżeli Siplak zrobił taki postęp, że powołali go do pierwszej reprezentacji Słowacji, no to znaczy, że gdzieś tam rywalizacja jest dobra i byłby jako zmiennik. Miałem alternatywę, bo zawsze Diego mogę tam przesunąć i tutaj dlatego tak zrobiliśmy, że po prostu ze względu na to, żeby on też się mógł rozwijać, reprezentacja Polski miała korzyść, bo nie ma tam Czesiek za dużego wyboru, bo jest tylko jeszcze Hołownia, który może tam grać i nie ma więcej zawodników, których tam miałby do dyspozycji i uważam, że to rozsądnie z naszej strony zrobiliśmy. Mhm. A zrobi się w ogóle coś nierozsądnego, czy tylko same rozsądne? Nie, zrobiliśmy też nierozsądne, no też akurat, no czasami człowiek też się pomyli, jeżeli chodzi o transfery. Nie ma nikt monopolu na wiedzę. Też są mecze, się przegrywa czasami też nierozsądnymi właśnie decyzjami. No i to są piłka nożna jest taka, że fajnie ekspert po meczu, ekspert jeszcze nigdy nie przegrał, bo on zawsze gra mecz po meczu. Także i to on może zawsze ocenić, a ty jako trener musisz podjąć decyzję
decyzję przed. No, jeżeli wzięliśmy tam z 20 paru piłkarzy, bo zmieniliśmy całą kadrę, no to wiadomo, że tam 2-3 jakieś nieudane ruchy były. A czy twoje dwie role nie są w pewnym momencie dość trudne do pogodzenia? No bo wyobrażam sobie, że trener myśli sobie tak, Jezu, żeby mi tylko tego piłkarza nie zabrali, bo go potrzebuję w przyszłym sezonie, żeby zrobić wynik. A wiceprezes myśli sobie, żeby tak zapłacili z 2 euro, no to będę zadowolony, ale jak zapłacą 1,5, to też zawiozę go na dworzec. Dzięki Krzyśkowi chyba trochę wzrosły te ceny i tak się bardzo często śmiejemy, jak się mówi o tych cenach. Ceny to był przykład, bardziej chodzi o sposób myślenia trenera. Ale to właśnie o to chodzi, że teraz dzisiaj na przykład, jeżeli uważam, że jak sprzedajemy jakiegoś piłkarza, to powinniśmy zaczynać od 5 milionów. I nie, po prostu taki rynek jest teraz, trzeba po prostu zacząć go wywidować. No trzeba, no, ale jakbyśmy na przykład piątka chcieli sprzedać za 10... Jakbyście sprzedawali, no to byście nie powiedzieli, że chcecie 5 milionów. Jak ktoś by dał, to trzeba. Jak będzie grał w reprezentacji, to jest możliwe, musi dobrze grać. Dlatego jest też, daje się zawodników, na przykład jak teraz Kamila. Bardzo tu Grzesiek Niciński też, bo bardzo w porządku się zachował, sam powiedział, że tylko potrzebuje go na ten okres i też wie, bo też z Krzyśkiem rozmawiał, jak, na co zwracać uwagę i to rozmawiamy regularnie, dlatego. Dlatego te transfery u nas to też jest tak, że jeżeli my sami, na przykład teraz jak podniosła telewizja niby te opłaty, że już są większe, to stawka automatycznie u wszystkich menadżerów poszła do góry. No, że już dzisiaj nie mówią na przykład tam 10 zł, tylko wszyscy od razu 15 zł. I to jest ten, ale ja mówię dopiero, ale to dopiero za rok będzie. Jeszcze nie dostaliśmy tych pieniędzy, żeby ten, nie? A. I to jest tak samo, jeżeli chodzi właśnie o transfery, że też powinniśmy zacząć uzgadniać po prostu jakieś stawki, które powinniśmy zdecydowanie wyższe, bo już na przykład teraz transfery, które się popatrzy, Żurkowski tak 4,5 miliona, jak się tam mówiło, Reca i to wszystko, no to już są w miarę takie transfery, które można coś zrobić. Nie? No dobrze, ale chodzi mi o sposób myślenia trenera i wiceprezesa. Wiceprezes chce sprzedawać piłkarzy, trener nie chce sprzedawać piłkarzy. Oni się dobrze dogadują. Tak? Wiceprezes z trenerem. Nie mają problemu. Nie macie kłótni wewnętrznej. Okej. Okay. Dużo dzisiaj rozmawiamy o szkoleniu. Przyjrzyjmy się, jak szkoli młodzież Akademia GKS-u Tychy w naszym stałym cyklu Liga od Kuźni. Tego materiału nie możemy zacząć inaczej jak od ostrzeżenia. W Tychach bowiem spotkaliśmy wielki podział, który szkolenie w GKS-ie rozbija na szkolącą najmłodszych Akademię Piłki Nożnej oraz grupy starsze, działające pod szyldem Tyskiego Sportu. W tej chwili w strukturach Tyskiego Sportu mamy 4 drużyny. To jest zespół rocznika U13, zespół rocznika U15, 17 i 19. No, jest tu wspólny mianownik z Akademią GKS Tychy, czyli rocznik U13, który funkcjonuje również tam w tamtych strukturach. No, mamy nadzieję, że w przyszłości te dwa zespoły ze sobą zostaną połączeni, czyli te najbardziej wybitne jednostki z tych zespołów będą razem w jednym zespole i będą pracowały już pod szyldem GKS-u Tychy i będą się tutaj szkoliły, rozwijały. Tak? Także mniej więcej to szkolenie tak wygląda teraz. Lata wstecz, dokładnie, jak dobrze pamiętam, 8 chyba bodajże, powstała akademia z małych klubów tutaj tyskich. Postanowiono połączyć siły. No nie wszystkie oczywiście tyskie kluby weszły w ten projekt, ale większość tak. Powstała akademia, szkoliła w tym czasie do U18, czyli do końca praktycznie szkolenia młodzieżowego. No a 3,5 roku, 4 lata temu postanowiono zmienić te struktury. Wdrożono 4 te najstarsze drużyny w Tyski Sport. Myślę, że tutaj przede wszystkim chyba ze względów licencyjnych, tak? Żeby tą licencję zapełnić. Drużyny były już w Tyskim Sporcie i tak jest do dzisiaj. No oczywiście takie podziały niczemu dobremu nie służą, bo to zawsze jest to podział. No, nawet tylko i wyłącznie organizacyjny, ale zawsze podział. Mam nadzieję, że w najkrótszym czasie to się wydarzy, że będziemy jedną całością. Głównie korzystamy z obiektów miejskich. To jest nasza główna baza i to mamy dobrze w naszym mieście, że baza miejska jest dla klubów, które uprawiają daną dyscyplinę sportową. Baza miejska jest za przysłowiową złotówkę.
Tutaj korzystamy z obiektów przy ulicy Andersa. Tam jest jedno boisko ze sztuczną nawierzchnią oświetlone i dwa pełnowymiarowe boiska z naturalną nawierzchnią. Korzystamy też z Orlika dla młodszych kategorii wiekowych. No a grupy przedszkolne w tej chwili trenują na obiektach przyszkolnych. Natomiast jak widzimy, jesteśmy w szkole mistrzostwa sportowego, więc też lada miesiąc przy szkole powstaje kompleks sportowy z dwoma boiskami o wymiarach 40x20 i z salą gimnastyczną, wszystko pod dachem w hali łukowej. We wrześniu 2017 roku otwarliśmy też na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego, naszych zawodników i uczniów halę do judo i do akrobatyki. Mamy też na osiedlu wyremontowaną halę do motoryki. No i centrum Physio Active, SMS Physio Active w naszej szkole, gdzie również jest salka do treningu motorycznego i treningu siłowego. No staramy się, aby zasoby organizacyjne, zasoby sprzętowe, obiektowe i finansowe na siebie pracowały, żeby jedno z drugim było na tyle powiązane i wspierało działalność kolejnego naszego nowego przedsięwzięcia, żeby to było takie samofinansujące się. Wiadomo, że w biznesie nigdy nikt nie jest samofinansujący się i trzeba też szukać różnych rozwiązań, ale staramy się, żeby jedna gałąź naszego przedsięwzięcia wspierała drugą i się uzupełniała. W ten sposób możemy jedną gałąź, czy na przykład szkołę wspierać przez akademię, czy PhysioActive wspierać przez akademię i przez dzieci ze szkoły. Teraz obok szkoły otwieramy SMS Arenę, czyli ten kompleks piłkarski pod halami łukowymi. I też chcemy, żeby do południa korzystały z tego dzieci ze szkoły, po południu dzieci z grup popołudniowych z akademii, a cały wieczór i weekendy przeznaczymy na komercję, aby te inwestycje w jakikolwiek sposób utrzymać i spłacić. O ile zarówno w akademii, jak i w tyskim sporcie bardzo nam się podobało, o tyle odpowiedzialnych za oba podmioty zostawimy ze znanym powiedzeniem: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Miejmy nadzieję, że w Tychach wezmą je sobie do serca. Dwie i pół gwiazdki na 5, czyli ocena dość mizerna. Michał, kto dzisiaj najlepiej szkoli? W lidze pierwszej i ekstraklasie? Reprezentacja pokazuje, że chyba Lech najwięcej ma tych zawodników, których gdzieś wypromował w pewnym momencie. No i nawet jak tam rok temu patrzyłem na tych zawodników niektórych na finale, gdzie grali z Krakowiem, no to też kilku zawodników mają, którzy w przyszłości mogą gdzieś grać w tej ekstraklasie. Mhm. Powiedziałeś, że spoglądasz w stronę trzeciego miejsca, w stronę podium, natomiast jako trener, jak postrzegasz rywalizację o mistrzostwo kraju? Czy twoim zdaniem Lechia Gdańsk ma szansę dociągnąć na tym pierwszym miejscu do 37 kolejki, czy niekoniecznie? Tutaj presja będzie decydowała i tak jak było te 7 punktów przewagi, to tak w tak luźnych rozmowach rozmawialiśmy i wiem sam z autopsji, jak mieliśmy nawet 3 punkty przewagi nad Legią, jak ta presja rosła. I wszyscy już tylko pospoglądają na to i to, a Legia jest doświadczona, jeżeli chodzi o granie pod tą presją, bo ci zawodnicy jednak bardzo długo grają i też mają te doświadczenie niektórzy, którzy tam są i będzie Lechii bardzo ciężko dociągnąć to do końca. No i Legia ma bardzo sympatycznego trenera przy okazji. A to już tam każdy, to już zatrudnili kogo chcieli, no to już tam akurat nie zwracam. Zagraliśmy z nimi jeden mecz i pod tym kątem patrzyłem. A możesz zdradzić, o co poszło między tobą a Sapinto, że potem nie chciał ci podejść ręki? To akurat nie poszło praktycznie o nic. No, tam była jego wypowiedź, którą w gazecie mówi, że szedł. Czy nie masz szacunku? Że szedł po piłkę w naszą stronę, która leżała na naszej połowie. No i podałem naszym zawodnikiem, a nie jemu. No to trudno, żeby. A to jest mecz. No to jest, ja akurat powiedziałem, że nie mam z tym problemów. No, zareagował tak, jak zareagował. Ale on powiedział, nie tylko, że ci nie podał ręki, tylko że on ci w ogóle nie poda ręki, dopóki go nie przeprosisz. Więc ja ci stwarzam okazję, że możesz przeprosić Ricardo Sapinto na antenie. Nie mam za co go przepraszać i nie ma jakiegokolwiek powodu. Z drugiej strony możemy wrócić do troszeczkę wcześniejszych czasów, kilkanaście lat temu w Polsce. Jeden prezydent drugiemu kandydatowi chciał podać nogę.
Nie, to akurat to już jest takie... Jest takie a naprawdę, antena twoja, może przepraszam. Bardzo, bardzo często jest to później takie szukanie gdzieś drugiego dna i ten no, zachowanie, to, że on nie podał nawet ręki, no to jest już tam, zdarza się, no ktoś tam, ale jak tam asystenci nie podali asystentom ręki, bo patrzyli na szefa, który nie podał, no to oni też go obrazili w jakiś sposób. Michał, ja mam takie pytanie, bo byłeś za granicą, krótko, dajmy na to, ale zdarzyło ci się nie podać jakiemuś trenerowi w Grecji ręki, bo przyjechałeś za granicę i zrobiłeś show, ty jesteś ważniejszy niż oni, Grecy, czy tam jest czy inni na ławce. W ogóle dużo tego podawania ręki, no bo z Radosławem Sobolewskim sobie nie podajecie ręki, z Likardo sobie to... Ale co, no to akurat no tak to jest, no jak się ma jakiś tam charakter. Ostatnio wyciągnąłem rękę na zgodę do Sobolewskiego, no nie podał, no to ma prawo, no taki jego wybór, no nie da, nie można nikogo na siłę, no także po prostu, a tutaj nie było jakiegokolwiek powodu, żeby się teraz Pinto obraził, także to jak się przegrywa mecz, no to jest tak, ja Radkowi, temu Stolarowi nie podał po meczu z Wisłą ręki, bo się obraziłem, że sędzia uznał bramkę, której nie powinien i przegraliśmy, no to jest to, trzeba, klasa się pokazuje bardziej po porażkach niż po zwycięstwach. Po zwycięstwach ordery można wypinać, można chodzić, a trzeba się zachowywać przy porażkach tak samo i z wszystkimi ludźmi. Tak samo trzeba stanąć przed kibicami, trzeba też umieć zachować po prostu twarz, którą się ma. On nikomu nie podaje ręki i do wszystkich ma pretensje. W Portugalii muszą ludzie dla siebie bardzo mili, bo tutaj nigdy nie ma szacunku, tam wszyscy mają dla siebie pewien szacunek w Portugalii. Nie? Natomiast będzie, no już zakończę ten temat, no skoro Sapinto powiedział, że nie ma zamiaru ci podawać leki, dopóki go nie przeprosisz, ty mówisz, że go nie przeprosisz, bo nie masz za co, no to jeśli dojdzie do meczu w fazie w grupie mistrzowskiej, no to wtedy spróbujesz, wyciągniesz tą rękę i zobaczysz, co się wydarzy, czy też czytając słowa Sapinto mówisz, dobra, to ja nie podchodzę. Nie, normalnie podam rękę, no nie poda, no to nie poda, no to jest, ja nie można na siłę uszczęśliwiać nikogo i tak to jest. No, bardzo krótko, ja akurat mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w tych rozgrywkach teraz i będziemy grali i nie mam z tym najmniejszych problemów. Czyli Carlos Sapinto trochę nie jest takim wczesnym Michałem Probierzem? No nie, bo jest mój rocznik. Kiedyś graliśmy przeciwko sobie, także ten, jak w reprezentacji tam jak młodzieżowej, bo tam w pierwszej to jest pierwszej, no nie, ale to akurat jest tak często, gdzieś jak człowiek jedzie, to czasami patrzy trochę inaczej, ale gdzieś tam są też filmiki z trenerem Sapinto, to widać, że to nie tylko w Polsce tak się zachowuje. Ale to jak teraz będzie taki mecz w fazie tej mistrzowskiej Legia Krakowia, bo obstawiam, że będzie. Czyli przed meczem Kanał Plus będzie musiał wyciąć ten obrazek, który trenerzy przychodzą i sobie podają piątkę przed spotkaniem, czy nie? Nie, tam nie wiem, ja już doświadczenie mam, bo już... No nie, no, ale to będzie chyba najciekawszy moment całego meczu. Czy będzie, no bo przed każdym meczem, prawda? No, wiceprezesa wysłać wtedy na przywitanie. No, wtedy Sapinto powie, że on... Ale jak cały klub nie podaje asystenci, to jeszcze może wiceprezes Legii też nie podaje ręki. Wyobrażacie sobie, jaka presja musi być w Legii? W sztabie. Jak oni patrzą na trenera, co trener robi, robią to samo. Mhm. Jedynym takim, który naprawdę tam z klasą, no to wiadomo, tam jest ten Dowhani, ten, ale to Konrad, który przyszedł, kierownik. Konrad Pasiński. Przyszedł, podziękował za mecz, także tu klasa człowiek, jeżeli chodzi o samozachowanie. Mhm. No dobrze, będziemy obserwować, co się będzie działo z Krakowią. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Zapraszam za tydzień. Moimi gośćmi byli Michał Probierz. Dziękuję. Andrzej Iwan. Dziękuję bardzo. Radosław Matusiak. Dziękuję. Oraz Wojciech Kowalczyk. I zapraszamy zaraz po meczu reprezentacji Polski, bo tak dzisiaj jest stan kadry. Stan kadry. Bez stana. Beze mnie, ale z tobą, więc będzie o czym mówić. Do zobaczenia. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Oficjalnym sponsorem KTS Weszło są zakłady bukmacherskie Totolotek.